żeby się już powoli... Pani Dorota od lat opiekuje się kotami. Bezdomnymi, ale też tymi po przejściach, o które nikt nie dbał. Zwierzakom oferuje dom tymczasowy, a potem szuka im nowych właścicieli. Na rękach trzyma kilkumiesięczną Katniss, która trafiła do niej niedawno. Katniss jest akurat z jakiejś bardzo złego miejsca. Jej mama była bardzo zagłodzona, bardzo zabiedzona, schorowana. Także prawdę mówiąc, ja od października te koty wyciągam za uszy, staram się, żeby przeżyły. Nie wszystkie przeżyły. I to jest bardzo ciężka praca. Także taki dom tymczasowy czasami bywa satysfakcjonującą przygodą, ale czasami jest ciężką pracą. Jak mówi, aby zaopiekować się zwierzakiem, najpierw trzeba się o nim wiele dowiedzieć, poznać jego potrzeby, ale też temperament. Taki domownik nieraz wymaga od swych właścicieli wiele czasu i uwagi. Wiąże się też z nieoczekiwanymi wydatkami. Podczas zakupu zwierzaka szczególnie rodzice powinni pamiętać, że nie każdy pupil nadaje się na towarzysza dziecka. Jeżeli dzieci są malutkie, to wtedy zwierzęta muszą mieć swoją masę, czyli absolutnie nie małe ptaszki, małe myszki, chomiki, dlatego że dzieci nie panują nad siłą swoich rączek, a chcą z wielkiej miłości mocno przycisnąć i zwyczajnie mogą zdusić takie zwierzę. Zakup zwierzaka powinien więc być przemyślaną decyzją. To dlatego pracownicy schroniska dla bezdomnych zwierząt we Wrocławiu w okresie świątecznym przypominają, że koty, psy czy inne pupile to niekoniecznie dobry pomysł na prezent pod choinkę. To jest żywy zwierzak i nie każdy może chcieć się takim zwierzakiem opiekować, a trzeba mu na pewno poświęcić bardzo dużo czasu, bardzo dużo uwagi, także pieniędzy, włożyć dużo czasu w jego wychowanie, więc nie jest to najlepszy pomysł, kiedy musimy tak naprawdę sami doskonale wiedzieć i zdecydować, czy chcemy się zająć takim zwierzakiem w takim pełnym wymiarze czasu. Zdarza się, że z pozoru miła niespodzianka jest nietrafiona, a nowy właściciel nie jest w stanie dobrze zająć się pupilem. Takie zwierzaki nierzadko są wówczas porzucane, a niestety nie wszystkim udaje się znaleźć nowy dom. Marta Laburde, Echo 24.